Agnieszka Kostry-Dudkowska, witam Państwa we wtorek, 23 lutego i zapraszam na Jawor Express. Tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w naszym kraju odnotowano 6310 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 47 osób, w Jaworznie potwierdzono 16 nowych zakażeń, zmarły 2 osoby. Parkometr, który znajduje się na parkingu Lidla w Jaworznie w pobliżu wejścia do sklepu, wywołuje ogromne wzburzenie klientów. Zapraszam Państwa na materiał filmowy. Kto wydaje zezwolenia takim firmom po prostu na perfidne okradanie ludzi? Kto to wydaje takie po prostu zezwolenie? I co to za firma jest? I jakim prawem? Jakim prawem, się pytam, normalnie można w biały dzień ludzi w białych rękawiczkach okradać? Tak nie może być w tym kraju. Parkometr, który znajduje się na parkingu Lidla przy ulicy Krakowskiej w pobliżu wejścia do sklepu, wywołuje ogromne wzburzenie klientów. Głównie dlatego, że jak nie pobierze się biletu z maszyny, za wycieraczką znajduje się potem mandat. A to rodzi konflikty pomiędzy parkującymi a parkingowym. Parking obsługuje zewnętrzna firma, która zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem przestrzeni parkingowej. Kupujący, którzy poprosili nas o interwencję, nie kryją oburzenia. Ja bilet kupiłem i... To, że pan wsadził za szybę, ale jak zaczasnął drzwi, to no, bilecik spadł. Ja to bilecik mam, wszystko mam po prostu, nie? I dosłownie za 5 minut przychodzę, ja już patrzę na... Mandat. Mandat już mam na samochodzie, nie? Akurat tam auto stoi. No i co? I teraz mówią tak, no trzeba to iść prostować do komputera, w komputerze, żeby zwrócić, żeby tego mandatu oczywiście anulować. Nie otrzymać, anulować ten mandat. No ale nie wszyscy jesteśmy biegli w tych komputerach. No w moim przypadku to się tam nie obawiam tego, bo mi to wnuk przynajmniej załatwi, ale wielu ludzi jest takich starszych, którzy nie mają komputera po prostu i nie wiedzą, jak te sprawy załatwić. Godzinę temu, kiedy tutaj żeśmy byli, zanim Państwo do nas przyjechali, to tutaj nas było ponad 10 osób. Podejrzewam, że ten pan, ja brałem tu bilet w tym parkomacie, że ten pan mnie widział. Musiał mnie widzieć, że ja ten bilet jednak wziąłem. Chyba, żebym zajęty innym samochodem. Ale tam, ta jedna pani wzięła ze sobą bilet, po prostu zapomniała zostawić w samochodzie, wzięła ze sobą i też już jest. Jak twierdzą kupujący, nie wszyscy też udający się na zakupy zauważają, że trzeba pobrać bilet z parkometru. Niektórzy w pośpiechu wchodzą do sklepu, a później za wycieraczkami znajdują niespodziankę. Kiedyś tutaj byłam, nie było czegoś takiego, nie było żadnych opłat, nie było parkingu płatnego. Więc jak ja przyjeżdżam tutaj raz za jakiś czas, zrobić zakupy, dosłownie wejść do Lidla na 10-15 minut, żeby zrobić zakupy. Proszę bardzo, przyjechałam o 11, mam wystawione ten 11.05, ja już mam zakupy zrobić. I przychodzę, oczywiście jeszcze co, włożony za wycieraczkę w ten sposób, że gdybym odjechała powiedzmy troszeczkę dalej, a mam jedną wycieraczkę i nie bardzo to widać w kącie, zgubię i co wtedy? Dobrze, że akurat zauważyłam, że coś tam jest na tej wycieraczce, zatrzymałam się i wysiadłam i zobaczyłam, co jest. Niektórym klientom nie przeszkadza parkomat, choć na pewno są mniejszością. Co niektórzy z chęcią widzieliby biletomaty zaraz przy wjeździe na parking, aby pobierać bilet bez wysiadania z samochodu. Są też tacy, którzy nie widzą sensu w zamontowaniu parkomatów, bo tylko utrudniają i stwarzają niepotrzebne problemy. Było to o tyle łatwiej, że wjeżdżam, biorę ticket, parkuję, idę do sklepu, wyjeżdżam. Nie ma sprawy. Teraz, na tą chwilę, ja wjeżdżając tutaj, muszę zaparkować, iść do parkometru, wrócić do samochodu, oddać, położyć bilet w widocznym miejscu, żeby pan zobaczył, czy pani. A jak spadnie to jak temu panu? Dlatego mówię, w tym momencie jest to niedogodne dla klientów Lidla i Lidl powinien przede wszystkim o to zadbać, żeby to było w stronę klienta, a nie przeciwko nim. Bo tak jak mówię, ja, dla mnie to nie jest problem napisać odwołanie, aczkolwiek to jest strata czasu. Dla mnie, szczerze. Ale są starsi ludzie, którzy nie mają internetu, nie znają się, dla nich to jest czarna magia. Dochodzi stres, dochodzi niepotrzebne zdenerwowanie. Po co to? Uważam, że kartka, jest mnóstwo możliwości na zasadzie właśnie megafonów, ogłaszania. Przede wszystkim ja uważam, że powinni wyjść w stronę... Tak, ale ogólnie ułatwienie naprawdę byłyby barierki, szlabany. Wjeżdżam, wiem, że muszę ticket zabrać. A tak
Ja przyjeżdżając, szczerze mówiąc, nie wszystkie parkingi rządzą się takimi samymi prawami. Więc w tym momencie faktycznie to jest... Nie wszędzie tak jest. Oczywiście, oczywiście, ale tak jak mówię, ja też mi się zdarzyło, że weszłam do powiedzmy na zakupy do sklepu i zapomniałam o parkometrze. A później się okazało, że właśnie musiałam się odwoływać, bo byłam 5 minut, a akurat ten pan przypatruje się tym osobom, które właśnie zapominają o takich szczegółach. Jak powiedzieli kupujący, dodatkowa informacja na przykład na drzwiach sklepowych pomogłaby ludziom i przypominała o potrzebie pobierania biletu z parkometru, ale niestety takiej informacji w tym przypadku brak. Ludzie, którzy kupują, powiedzieli, że już więcej tu nie przyjadą. No bo to jest takie, no nie każdy zwróci na to uwagę, że po prostu trzeba ten jakiś bilet, no póki co to za darmo do półtorej godziny. No a potem jest opłata jakaś tam, nie? Polska ma nową strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Jak mówią eksperci, wydłużenie długości życia i poprawa stanu zdrowia w związku z zastosowaniem sztucznej inteligencji mogą przynieść sektorowi medycznemu około 150 miliardów dolarów oszczędności. Wdrażanie sztucznej inteligencji przyniesie szereg korzyści. Oczywiście jest to wyzwanie, ale te korzyści, no na przykład, bo można wspomnieć o tym, że wzrost gospodarczy dzięki wdrażaniu sztucznej inteligencji może przyczynić się do tego wzrostu ta sztuczna inteligencja o 2,65 punkta procentowego. Jeżeli chodzi o medycynę, no to tutaj warto pamiętać o tym i że na podstawie danych publicznych, które są i nie tylko publicznych, na kolejnych danych, data scientiści, czyli te osoby, które i AI-owcy, i machine learningowcy, mówiąc po polsku, faktycznie to są te specjalności, potrzebują danych, karmienia się danymi i na podstawie ich wyrzucania takich automatyzujących, automatycznych programów. W związku z tym, no tutaj musimy powiedzieć, że już faktycznie mamy już duży sukces, bo około 20 tysięcy zbiorów już jest dostępnych, otwartych danych i jesteśmy trendsetterami w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o publikowanie tych danych. Człowiek to mniej więcej 1 terabajt rocznie informacji, człowiek chory oczywiście więcej. Tych informacji jest żaden lekarz, żadna służba zdrowia wyposażona w zespoły ludzkie nie potrafi przerobić takiej informacji i nawet wyciągnąć te informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia całego procesu leczenia i efektów dla człowieka długoterminowych. Akurat sztuczna inteligencja bardzo dobrze nadaje się do szukania takich wzorców. Może z powodzeniem przeszukiwać różnego rodzaju dane, które z pozoru nie mają nic ze sobą wspólnego. Zaawansowane algorytmy niesamowicie pomagają chociażby w diagnozowaniu i w analizowaniu danych nie tylko z jednej bazy i porównania z dziesiątkami czy setkami zdjęć od innych pacjentów czy z innych przypadków, ale to analizowanie jest z milionami, dziesiątkami milionów zdjęć i obrazów, które są rozsiane na całym świecie. Także to jest ten etap diagnostyki, ale tak samo podpowiadania pewnych opcji związanych z leczeniem, czyli z wyborem odpowiedniej ścieżki postępowania w stosunku do bardzo konkretnego pacjenta. Tutaj kłania się chociażby definicja medycyny personalizowanej, czyli żeby zindywidualizować leczenie i nie brać pacjenta pod uwagę wyłącznie jako jednego z tysiąca czy z setek pacjentów, którzy mają podobne nowotwór, tylko żeby trafić w jego indywidualną sytuację. Bo tylko w ten sposób szansa przeżycia i szansa uleczenia pacjenta jest znacznie wyższa. Na zakończenie informacje sportowe. W sobotę na sztucznej murawie Stadionu Miejskiego doszło do derbowego starcia Szczakowianki ze Zgodą Byczyna. W meczu towarzyskim lepsza okazała się ekipa Jaworznickich Trwali, która rozgromiła rywali aż 8-0. Jaworznickie zespoły przygotowują się do startu rozgrywek ligowych, który wstępnie zaplanowany jest na połowę marca i rozgrywają kolejne mecze kontrolne. W sobotę przy Krakowskiej zmierzyły się aktualnie dwie najlepsze ekipy z Jaworzna – Szczakowianka i Zgoda. Grający na co dzień w czwartej lidze popularni drwale okazali się bezlitośni dla przedstawiciela chrzanowskiej okręgówki. Biało-czerwoni, w których barwach zagrało kilku nowych zawodników, praktycznie już w
pierwszej połowie zapewnili sobie zwycięstwo, strzelając 4 bramki. W drugiej połowie wciąż to czwartoligowcy nadawali tempo boiskowym wydarzeniom i regularnie punktowali defensywę zgody, strzelając kolejne 4 bramki. Towarzyskie derby pokazały, jak duża jest różnica między dwiema klasami rozgrywkowymi, a dla obu zespołów na pewno była cennym sprawdzianem. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.